Witam Państwa. Dziś będziemy robić pawie oczko, ozdobę choinkową. Takie bardzo proste i szybko się zrobi, a też jest kolorowa i ładnie wygląda na choince. Do wykonania pawiego oczka potrzebny jest materiał kolorowy, jaki sobie wybierzemy. Tak. I nici z iglicą. Klej do odrysowania, długopis. Kładziemy kartki obydwie białą stroną do siebie i odrysowujemy. Robimy sobie szablon i odrysowujemy kółeczko. Wycinamy. Jedną i drugą stronę kleimy. Środek zostawiając wolny. Teraz do siebie składamy i przyklejamy do siebie. I jeszcze przycinamy kąty, żeby były równe, okrągłe kółeczko. Tak. Mamy z jednej strony czerwony. Tu nam jeszcze wystaje. Tak. Teraz naklejamy oczko. Na czerwonym, żeby się odróżniało, kleimy klejem. Tak. Przyklejamy szafirowym kolorem. I potem jeszcze mniejsze. I jeszcze mniejsze. Mamy jedną stronę gotową. A teraz po przeciwnej stronie, żeby się odróżniało, to tu mamy na czerwonym szafir. A teraz na szafirze zrobimy czerwone kółeczko, żebyśmy mieli odbicie. Wycinamy. Kółeczko. Jeszcze przycinamy, żeby było okrągłe. Naklejamy klejem, tak jak mamy tu po tej stronie, to będzie to po tej samej, tak.
i na czerwonym będzie miało kolor lila, dobre odbicie. O, już mamy kolorowe, mieniące się oczko. A teraz robimy przebieżkę. Mniej więcej to byśmy mogli potem powiesić na gałązce. No i proszę bardzo. Różnokolorowych można narobić oczek, ładnie mieniące się na choince.